Witam Was serdecznie w pierwszym odcinku serii opowieści z kanciastego świata. Będziemy oczywiście grać, jak nie trudno się już w tej chwili domyślić, bo piszę idealnie na środku Minecraft. Będziemy grać w Minecrafta, budować nasz własny świat, no i przeżywać w nim różne przygody. Ostatnio na YouTubie pojawiło się sporo tego typu produkcji. Czym będziemy się wyróżniać? No praktycznie to chyba niczym, bo trudno się czymkolwiek wyróżnić. No, na pewno będą inne przygody, bo to raczej w każdym świecie, no, niektóre będą podobne, no bo na przykład sam motyw walki z potworami albo penetrowania jaskiń, no to już jednak coś tam jest takiego samego. No i to się niby powtarza, no ale jak was to nie nudzi, no to cóż, to może będzie jakiś mały sukces. Jak nie, no to trudno. No na razie jest beta 1.1.0.2. No nie wiem, czy jak będę wrzucał, to nie będzie nowej wersji, bo teoretycznie lada dzień ma wyjść nowa wersja. Kolejna. No nic, no zobaczymy. Tutaj wam próbowałem na początku już zacząć, w zasadzie już nagrywałem pierwszy filmik. Wszystko było pięknie, ale dostałem od XP-ka w nagrodę blue screena. Dlaczego? Dlatego, że trochę mam słaby komputer i go podkręciłem. Problem polega na tym, że... Dobra, wróciłem. Po prostu znowu miałem Crash to Desktop, w skrócie CTD, po wciśnięciu UR2. Być może dlatego, że właśnie wtedy miałem, jak generował się ten świat, zawiechę i nie wiem, czy teraz w ogóle to będzie można na to wejść. Niby jest usunięty. Sprawdzałem także w folderze Minecraft, nic nie ma. Zobaczymy jeszcze raz. O, udało się. Building terrain. Zobaczymy, co nam się wygeneruje. Aha, i tutaj też taki apel do ludzi, którzy się trochę na tym znają. Jakby się ktoś znał i wiedział na przykład, dlaczego na przykład miał kiedyś w przeszłości Atlona XP, o ile się nie mylę, Barton, to... Czy istnieje możliwość podkręcenia go? Znaczy, nie tak. Jak sprawdzić, czy mnożnik jest odblokowany? No bo tak, wchodzę sobie do BIOS-u i mam tak, albo ustawienie szyny, że mogę sobie ustawić na 200 MHz, ale wtedy na ogół mój, no nie wiem, zasilacz, albo nie wiem, co się w ogóle dzieje, w każdym razie, no, zawiechy są, jak nie wiem, blue screeny, tak jak było poprzednim razem. A i właśnie też chciałem dodać, że chyba przez to zniszczyłem sobie mikrofon poprzedni, teraz na drugi pracuję. Jak to możliwe, że zniszczyłem mikrofon? No właśnie nie wiem. Też jakby ktoś wiedział, czy to jest możliwe. Bo już uruchomiłem i już nie działa. Jakiś cicho jest strasznie. Natomiast wziąłem drugi, działa, więc nie wiem, musiał się spalić. Nie wiem, czy to jest możliwe. Spalenie się. Coś tam się musiało z nim stać w każdym razie przez te chyba podkręcania. W każdym razie, jakby ktoś jednak kiedyś coś miał taki procesor i wiedział coś na ten temat, to mógłby mi podpowiedzieć, bo no, zależy mi, żeby na 2,2 GHz jednak to podkręcić. Na razie chyba jest tam 2,1 albo 2,0, albo 2,07, no nieważne. No jest są kaktusy, jak tam pustynia. Dobra, nieważne, trzeba w takim razie pójść dalej. To walniemy sobie może kiedyś piramidę, właśnie. Ale wracając jednak do tego procesora, no, jak sprawdzić, czy jest mnożnik odblokowany? Bo wchodzę w BIOSie i ja mogę mnożnik zmieniać. Bez problemów, jest ustawienie aktywne, mogę sobie go zmieniać. Tylko jak wejdę sobie do Windowsa, to mam dalej taką samą częstotliwość, jaką miałem startowania, plus w tam CPU ID mam, wyświetla mi się multipler z 11 cały czas, mimo że mam na przykład zmienione na 11,5. Nie wiem, czy to jest jakiś bug na przykład, że tak naprawdę jest już wyższe taktowanie, po prostu Windows wykrywa niższe, czy może jednak po prostu mam zablokowany ten mnożnik, bo ja już nie wiem, jak to sprawdzić. Nie, w każdym razie, jeżeli mam zablokowany, to nie radźcie mi jakiś tam przeróbek, nie wiem, lutowania, nie, ja takich rzeczy się nie będę bawił, nie, ten komputer jest za bardzo potrzebny, żeby go teoretycznie móc zniszczyć. Takie rzeczy nie mam. O, glina, właśnie, glina. Glina się bardzo przyda, to nie mam szczęście. W ogóle, jak widzicie, mam... Jak to się nazywało? Tekstur paka, w którym dość dobrze widać glinę. Jest, jak widać, no, adekwatna.
do swojej natury, czyli jest, no powiedzmy, to jest fiolet. Zaliczyłem ponownego crasha tu desktop i nie wiem, co się w tej chwili dzieje. Mam nadzieję, że nic złego, że to tylko są jakieś tam crashe, bo i tam coś się podobiło źle. Albo nie wiem. Bo jakby to... Znaczy sama gra mi skraszowała, więc nie mam pojęcia, co jest źle. Być może przydałoby się, nie wiem, wykasować cały folder, zostawić tylko save'y i od nowa wczytać. Dobra, jeżeli nam się to powtórzy i znowu nas wyrzuci, to wtedy tak zrobię, że wykasuję cały folder Minecraft i sobie go jakby pobiorę jeszcze raz. Zobaczymy, mam nadzieję, że to nic się nie stało. A wracając, no to już rozmawialiśmy ten temat, więc... No więc dobrze, usunąłem folder Minecraft, pobrałem go od początku i mam nadzieję, że tym razem już będzie wszystko działało jak należy. A jeszcze właśnie bym zapomniał, bo trzeba ściszyć je, no bo jest wszystko po 100, to tym bardziej trzeba wszystko pościszać. Tyle było. I tutaj jakoś z 10. 20. Nie, 15. O, będzie najsprawiedliwiej. Distance było short, difficult, easy, graphics fast, limit frame rate off, wave bobbing on. Nie, nie chcę się kiwać. Ja wolę iść prosto. Tak, tym bardziej, że jeszcze wina produkować nie można w Minecrafcie, bo nie ma takiej rośliny. Dobra, więc zaczynamy. Nie wiem, czy wspominałem w poprzednim razie, bo przez to wszystko już zaciłem wątek. Ale coś... No i teraz też zapomniałem. No nic, może mi się przypomni w trakcie. Coś wam miałem ważnego powiedzieć. O, już na pewno jest jakiś błąd. No i co? I pewnie zaraz zginę. Nie. Dobra, jak widzicie, no tak, bo po prostu część... dobra, nie zapisałaś. Dobra, tekstur paka, jak widać, nie ma. Mamy glinę koloru minecraftowego. Dobra, widać będziemy mieli trochę. A właśnie, to może właśnie przez ten bóg będę miał teraz więcej gliny. Tak coś podejrzewam. Bo nie wiem, czy zauważyliście, dlatego dostałem jakieś obrażenie, ponieważ tam, gdzie stałem, pojawiły się bloki, po prostu taki bóg. O, bloki się pojawiły z gliną. No to co znaleźliśmy? Tamtą. Tam jest coś. Przeprawimy się tutaj. Trzeba znaleźć jakiś. Dobra, tam nie wiadomo gdzie, ważne żeby... Nie wiadomo gdzie, ważne żeby... Dobra, nieważne. Zakopiemy się gdzieś tutaj, tam nie wiadomo gdzie. Znowu to samo, no nie no, powtarzam się. Dobra, nieważne. Tak, tekstury paka sobie zrobię własnego. Tak, to nie jest takie trudne, naprawdę. Zrobię wam tutoriala, jak edytować pliki gry. O, co tu jest? Węgiel? Węgiel, jest węgiel, węgiel, węgiel. Mało drewna mam, jakby więcej chyba miałem. Dobra, nieważne. Wystarczy. I robimy crafting boxa. Naszą pracownię tymczasową. Ej, owca, nie przepychaj się! Co, że nie mam miecza, to myślisz, że ci wszystko wolno, co? Nie patrz się tak na mnie. Idź to. Dobra. Tak, nieważne. Nie wiem. Patyki miałem najpierw zrobić, racja. Ej, owca! Co ty robisz? Jezu, te owce naprawdę czasem są niemożliwe. Jezu, robimy dwa. Nie wiadomo, jak daleko będziemy musieli kopać w międzyczasie. Raz. No, miecz by się przydał. Drewniany. Cholera. Ejku, jejku, 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 jejku. Dobra. Niech będzie miecz drewniany. Dwa na weźmiemy. Mało drewna mam. Dobra, nie wiem, o czym tam rozmawialiśmy. Chodź tu do mnie. Chodź tu do mnie. Gwarancie mojego... Nie no, owiec, ja nie chcę. Ja chcę świnkę. Dobra, nie ma. Wrócę do wody. A tak, pięknie to zrobiłem po prostu.
Wykopiemy trochę. Tylko szybko. No pięknie. Wpadło do wody. Dobra. Nie tu. Ej, ale tu jest węgla. Kurczę. No to musiał niedługo pewnie będzie się ciemno robić. Mam render shot, to nie będę widział słońca. No lipa, lipa. Trudno, jakoś sobie dam radę. Będę musiał. Na dwóch światach sobie dałem to. Ale co jest pod wodą, to sobie wydarujemy. Ja chcę teraz wejść, kurde. Kopać, kopać węglem. Najlepiej kopać węglem. Kopać węglem. Idziemy dalej. Na razie się zaczyna. No zanosi się nieźle. A i także też miałem zainstalowany tam Better Light i Better Grass, czy coś takiego. Takie dwa modyfikacje, takie dwie. Ojej, to będzie się trochę cięło, no mówię, że z tym procesorem chętnie bym się dowiedział. Zobaczymy, co jest na górze. Będę musiał sobie pogrywać co nieco, dlatego skinpacka nie będę wgrywał, bo zawsze mi się nie podobał. Mam inny pomysł na stylizację. A i że tutorial zrobię, tak? Zrobię tutorial, jak edytować grę. Będzie to bardzo proste, jeżeli znacie Javę, nie znacie Javy, to musicie się ograniczyć w zasadzie tylko do tekstur, bo nic innego nie wymyślicie. No wszędzie pustynia, no. Trudno. No, nie wiem, gdzieś musi się zmienić w końcu klimat, w końcu te cały ten system zmian. Ach, połamie się, czy się nie połamie? Nie połamie się. Pewnie niektórzy byście chcieli, żebym się połamał, ale... No way! Jeszcze nie teraz. Jeszcze zdążę się połapać. Dobra, schodzimy na dół. Krowa. Krowa mi nie... Ja świn nie chcę. Świn nie ma, jak na złość. Tam coś widziałem różowego. Jest. Musiałem mieć co jeść. Pewnie jak zwykle creepery będą mnie ganiać. Już niedługo. No mięcho, no jak znajdę sobie trochę kamienia, to bym sobie upiec, sobie zrobię. Hej, wracaj, świnia, wracaj, kurczę, no tyle FPS-ów, to nie mogę nawet trafić świnie. Haha, no nie, to jakiś żal jest. No, jeszcze nic nie wypadło, nie, to jest w ogóle jakaś kpina. O, ty świnko wyglądasz dorobnie. Tylko nie do wody. No nie, jedyne dwie świnie w tej okolicy i jakieś takie wychudzone, że boczku w ogóle nie ma. No i nie będzie boczusia na kolację. Dobra, nie, trudno. Mam nadzieję, że zaraz się... Nie, no zaraz, nie woda. Boże, no, nie podoba mi się ten świat. O, są dwie świnie. No i zacinka piękna. Za... lak. Ale lak. Lak. Dobra, to ja może wrócę za... Dobra, lagi mam jakieś niemiłosierne. Mam, o nie, 0,96 MB. A nie, tam było chyba 70 parę, dobra. Więc no cóż, no to będzie ciężko chyba. Muszę się dowiedzieć. Muszę po prostu sprawdzić, co jest źle. Bo zanosi się na to, że jest cienko po prostu. Jest po prostu cienko coś z tym moim kompem. To jak będzie noc, to po prostu się musimy pożegnać, widzę. On się w ogóle znowu zawiesił chyba. Dobra, gdzie jestem? Zabijałem. No i tak, powiem pięknie. To, co mi się wyrenderowało, pewnie już mi dawno zniknęło. Będę musiał znowu tam ten węgiel pewnie. O, to nawet świn nie ma. W ogóle nie wiem, gdzie jestem w tej chwili. Już straciłem rachubę. Tam do strony chyba szedłem, tak? Albo z tamtej strony przyszedłem. No nie wiem. I to mi się nie podoba coraz bardziej to wszystko. Trudno, taki pierwszy odcinek będzie taki dziki. Dziki. Dziki jest dziki i mieszka w lesie. Tak. Nie pamiętam już dokładnie, co tam było w tym serialu, ale był fajny serial w miarę. Kurczę. O, ładny. O, ładna góra. Nie wiem, czy stamtąd ten nie szedłem. Ale jak będzie płaska, jak ostatnim razem, jak miałem taki lag, bo już raz chciałem nagrać taki filmik. No nie. Nie mówcie, że się znowu zawiesiło. Nie! Nie!